Co roku w Polsce umierają ludzie z wychłodzenia. Niska temperatura powietrza w połączeniu z siłą wiatru prowadzi do hipotermii. Spadek temperatury ciała człowieka połączony z zaburzeniami termoregulacji powoduje spowolnienie czynności życiowych, a nawet utratę przytomności i śmierć. Pamiętajmy, że osoby leżące na przystankach czy ławkach w parku, zwłaszcza pod wpływem alkoholu, również potrzebują naszej pomocy. Wystarczy jeden telefon, a zaalarmowane służby przybędą na miejsce. Funkcjonariusze policji, którzy zostają wezwani do udzielenia pomocy osobie wychłodzonej, muszą przede wszystkim sprawdzić przytomność i oddech poszkodowanego. W przypadku stwierdzenia utraty przytomności, jak najszybciej wezwać karetkę pogotowia. W oczekiwaniu na przyjazd karetki, zabezpieczyć poszkodowanego przed dalszym wychłodzeniem. W przypadku podejrzenia odmrożenia okolic dystalnych, takich jak nos, uszy, ręce, stopy, rozluźnić uciskające części garderoby. Poszkodowanego ułożyć w pozycji zapewniającej swobodne oddychanie, pamiętając, by wszystkie czynności wykonywać powoli i delikatnie. Gwałtowne ruchy mogą spowodować przemieszczenie wychłodzonej krwi, skutkujące nawet zatrzymaniem krążenia. Poszkodowanego należy okryć kocem lub folią izotermiczną. Szczególnie starannie okryć głowę i szyję, gdyż zmniejszy to utratę ciepła. Stale kontrolować oddech, w przypadku jego zatrzymania przystąpić do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Nie wolno pocierać stóp i rąk wychłodzonego, gdyż możemy spowodować dodatkowe uszkodzenia skóry. Wykonywać gwałtownych ruchów poszkodowanego. Pozostawić poszkodowanego samego. Osobom przytomnym wychłodzonym nie podajemy alkoholu.